Cześć! W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Słupsk i Bar Mleczny Poranek. Czy będzie to najsmaczniejszy bar, jaki odwiedziliśmy do tej pory, ile zapłacimy za obiad dla dwóch osób i które danie nas najbardziej zaskoczyło? Odpowiedź oczywiście w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Dzień dobry moi drodzy, jak już wiecie ze wstępu, jesteśmy w Słupsku i odwiedzimy dzisiaj Bar Mleczny, który ma bardzo wysokie oceny. No i ma ogromną ilość opinii. Co ciekawe, jesteśmy tutaj w przypadku, ponieważ przyjechaliśmy ocenić najstarszą pizzę w Polsce, ale mamy niedzielę i lokal jest zamknięty, a jest częścią Baru Mlecznego. Więc my wchodzimy teraz do baru i powiemy wam, jak tutaj wszystko smakuje. Zapowiada się naprawdę świetnie, bo opinii jest ogrom. Tak. Moi drodzy, zamówiliśmy masę jedzenia, no bo jak żeby inaczej, ja mam zupę, Michał ma, a zresztą zobaczycie zaraz, może zacznijmy od razu od zupy. Były do wyboru żurek, były flaki, był barszcz ukraiński oraz rosół, ja oczywiście barszcz ukraiński, to jest moja jedna z ulubionych zup, bardzo ją lubię. Nie było pomidorowej, więc nawet dobrze, bo pewnie bym wzięła pomidorową, a ostatnio w naszym odcinku z Gdyni, z Baru Mlecznego właśnie ta pomidorowa była, więc dobrze, że wybrałam sobie barszcz ukraiński. Głównie widzę tutaj kapustę, nie ma żadnego mięsa, o, tak bym powiedziała, no bo ja tutaj mieszam i wy zresztą widzicie i żadnego mięsa nie widzę, słuchajcie. O, coś tutaj jest, ale próbuję. Ale zabielana. Tak miałam przez chwilę poczucie, jakbym jadła śmietanę. Rozumiecie? Tak, albo mleko. O, mleko to jest fajniejsze. Takie mleko z barszczem ukraińskim. Bardzo, bardzo zabielana, bardzo delikatna. Delikatnie słona i troszeczkę kwaśna od może buraków, kapusty. To dobre, dobre jest. Bardzo smaczna jest. Dużo majeranku. Fasola biała. Słuchajcie, nie jest rozgotowana nic. Wszystko jest takie, że czuć, że coś gryziecie, a nie, że nam się tutaj mała łyga rozwali. O, znalazło mięso, słuchajcie. Próbuję. Bardzo delikatna, mleczna wersja barszczu ukraińskiego. To jest najlepsze opisanie tego na ją. Spoko. Ja na pewno ją zjem, ja uwielbiam zupy. Jest na pewno bardzo dobrze przyprawiona. O dziwo. Bałam się, że będzie takie dla dzieci. O. A nie jest dla dzieci. Jest takie, że można zjeść. Ciekawe, co Michał powie. Dobra, ja wezmę sobie tak. Mamy dużo dań, więc będę tak próbował, bo to inaczej się nie da, nie? Ja w ogóle nie przypadam za barszczem ukraińskim. Ty lubisz bardzo, nie? No ja bardzo, tak się. Ale jeśli jest mocno śmietanowy, to ja lubię. Faktycznie, taki bardzo delikatny. Ja znam tą wersję taką bardziej kwaskowatą. A on jest taki mleczny, właśnie dużo śmietany jest. Są ziemniaki, jest fasola, jest burak i te porcje, nie? Te porcje tak. Tutaj, słuchajcie, są ogromne. No i na pewno można się najeść. Dokładnie. Duży, duży. Ja nie przepadam za zupami, więc zjedliwe dla mnie. Bo ja nie przepadam, ale spoko. Moi drodzy, drugie danie to danie mączne, czyli mamy tutaj leniwe z bułką, tartą i z masłem. Prezentują się one super. Ja bardzo lubię i też mi się bardzo dobrze kojarzą właśnie z takim obiadem u babci. I babcia robiła najlepsze, nie? Dobra, próbujemy. Ale dużo sera. Takie są bardzo delikatne. Masło tutaj robi robotę, no bo tłuszcz to ten smak podbija jeszcze bardziej. Ja lubię bułkę tartą, no bo chleb wiadomo, a jeszcze starty. Dla mnie bardzo spoko. Bardzo serowe. Takie delikatne. Bardzo fajne. Są pyszne. Smakują wręcz, można powiedzieć, jak twaróg pokrojony w kostkę. Jeśli bym był tutaj znowu w Słupsku, to na pewno bym sobie te leniwe jeszcze raz zamówił. Były takie komentarze, że ja grzebię widelcem dużo w talerzu, ale jak mam to inaczej pokazać, słuchajcie, żebyście widzieli do ekranu. W sensie nabijam, pokazuję, przewracam, to tak się usprawiedliwiając chciałem odnieść do tamtych uwag. Super, danie mega. Nie wiem, czy to będą smakować, bo ty tak przepadasz za twarogiem. Zobaczymy, jak Klaudia oceni, ale dla mnie spoko, ja zjem ze smakiem. Dobrze, że jest tłuszcz, to przynajmniej nie będę sucha. Ale baka. Pomałam o co ci chodzi z tym serem. Faktycznie, sam ser. To jest w ogóle, ta mąka chyba jest tutaj tylko po to, żeby przytrzymać samo, żeby ser się trzymał jako taki. Ale baka. Bardzo smaczne, w ogóle one są słodkie, tego też nie powiedziałaś. Fajnie z tą bułką tartą. Naprawdę, bardzo dobre, czekajcie. One się rozpływają. O wiele lepsze niż zupa. Jem z pełną, mówię z pełną buzią, sorry. No powiem ci, że ja też je zamówiłam jeszcze raz. Bardzo smaczna, aż jestem w szoku. Wow. Moi drodzy, zanim przejdziemy do drugiego głównego dania, to sobie ocenimy kompot.
A, będę niekonsekwentny, bo ostatnio mówiłem, że nie lubię kompotów i Klaudia zamówiła kompot, ale ja sobie spróbuję oczywiście. Bardzo proszę, tak się prezentuje. Są tam nawet chyba jakieś owoce w środku. Może być rabarbar, nie? Może być. Sprawdzę widelca. O, możecie sobie zobaczyć. To rabarbar będzie, tak. No. O, bardzo dobry. Taki owocowy, lekko kwaskowaty. Bardzo dobry. Fajne. I w pokojowej temperaturze. Może jakbym pił takie kompoty wcześniej, to bym się przekonał. Albo po prostu z wiekiem. Mi się takie rzeczy źle kojarzą. Na przykład, że było wmuszane na przykład we mnie picie tego kompotu. Na przykład, nie wiem, w jakiejś stówce szkolnej. Nie. Macie takie dania na przykład? Ja na przykład zupa owocowa. O Jezu, coś takiego, nie? To mi się też tak kojarzy, że musiałem to jeść. Ale dlaczego ja musiałem to jeść? Nie lubię przez to. A jest dobre. Czyli niesłusznie. Do dania. Zacząłem tutaj mówić o tym kompocie. Moi drodzy, schabowszczak z ziemniakami. Zobaczcie, jak on wygląda. No nie jest on za duży. Jest tu taki kawał panierki. Albo może to jest mięso, ale my sobie go przykroimy, żeby wam pokazać, jak wygląda jego środek. No taki cieniutki koleczka. Otwarty, co? Nie, wydaje mi się, że nie. Tak się prezentuje. Gruba panierka. Mocno rozbite mięso. I zaraz sobie ukrujemy kawałek i zobaczymy, czy jest smaczny. Dobry, ale ta panierka tutaj jest gra główna skrzypce. Jest po prostu za gruba. Ja taką, za taką nie przepadam. I przez to on wydaje się trochę suchy. I ta panierka jest twarda. Po prostu jest jej za dużo. Nie? Spróbujemy ziemniaków. No nie, no te ziemniaki w tych barach mlecznych mnie rozczarowują. Znacie jakieś bar mleczne, w którym są świetne ziemniaki? Dajcie znać w komentarzu. No nie, no dla mnie dramat, nie? Nie wiem, co chodzi z tymi ziemniakami. Nie smakowałem mi w żadnym barze mlecznym. I spróbujemy do tego jeszcze surówki. Surówkę mamy taką klasyczną, czyli jabłko z marchewką. Tutaj jeszcze chyba są kawałki jakiegoś pora. Dobra, ale taka odstana. Czyli swoje odstała i jest przez to taka... Czuć to po prostu, że to leży, nie? Ale jest okej. Ja to nie spojrzałam, to już widziałam. Tak, ale smakuje jak gdzieś w domu, ale to taka jakbyś... Zostało po wczorajszym obiedzie i dostajecie ją następnego dnia. To tak, tak ona smakuje. No, średnio mi. Dla mnie ten schabowy jest przepyszny. Ja uwielbiam właśnie, kiedy jest dużo panierki. Nie wiem dlaczego. Tak jak nie lubię chleba, nie lubię suchych rzeczy, tak lubię, kiedy w kotlecie schabowym jest dużo panierki. On jest tak bardzo wyrazisty. On czuć pieprz, czuć sól i mięsko jest dobre. Bardzo smaczne. Ja jestem team ziemniaki z barów mlecznych. Uwielbiam. No nie, one są niedobre. Bo ty lubisz pire. Off topic z naszego życia prywatnego. Jak gotuję obiad, gdzie jest jakieś mięso plus ziemniaki, to ja sobie odkładam ziemniaki normalne, po prostu stłuczone, a mu daję mleka i masła, bo on lubi takie, ma małygę. I fajnie, że jest posypany tym koperkiem świeżym, chociaż widać, że on też trochę tak już poczekał na to, żeby zostać tutaj sypniętym, ale ja lubię właśnie takie ziemniaki, są bardzo dobre. To jest po prostu ziemniak, ale to totalnie nie mój klimat. W ogóle, chodźcie, bo ona jest taka bardzo odstana. Ja i może ona nawet jest smaczna, bo to jest, ona jest słodka, ale przez to, że ona jest aż tak odstana, to mi trochę tak... aż nie chce mi się jej jeść, o, tak powiem, że to tak totalnie nie mój klimacik. Ale ja w ogóle nie jestem fanem marchewki, takiej sałatki z marchewki, więc bardzo, bardzo, bardzo smaczny kompot. Musisz kompotu spróbować. Kompotu muszę spróbować. Ja znowu lubię kompoty, więc... Petarda. W ogóle fajnie, bo on jest w ogóle słodki. Spodziewałam się, że będzie słodki, bo oni bardzo często w barach mlecznych są dosładzane białym cukrem. No bo słuchajcie, no biały cukier jest tańszy zdecydowanie niż jakieś inne. Inaczej wydobyty cukier, na przykład z owoców, bo można by było dać na przykład dużo owoców, dojrzałych truskawek i byłby super kompot truskawkowy, nie? Ale tutaj w tym przypadku rabarbar fajnie, kwaśny, niesłodki, orzeźwiający na taką pogodę, a mamy drugi dzień jesieni, więc jeszcze mamy słońce, także super, idziemy zaraz na spacer, żeby spalić te kalorie, ale następne danie. Słuchajcie, wypadałoby wziąć pierogi, ja wiem, bo bar mleczne, ale ja nie jestem aż takim fanem pierogów i każdy miał wybrać to, co chce, no bo słuchajcie, w barach mlecznych jest fajny, duży wybór tradycyjnych polskich potraw, więc każdy je, co lubi, a ja lubię mamałygi, czyli lubię, akurat w tym przypadku mam gulasz, wieprzowy gulasz z kaszą gryczaną. Wzięłam kaszę gryczaną, żeby było coś innego. Ogólnie wolałabym to w wersji z ziemniakami, ale mówię, zobaczymy, jak ta kasza wypadnie. Ogromna porcja. Jak pani kładła mi tą kaszę, to mówię, Boże, po pierwszej łyżce powinnam powiedzieć stop, a nałożyła ich 3. Więc to też jest, że się najecie totalnie. Najpierw wezmę samą kaszę, spróbuję.
No taka mocno rozgotowana. Ja trochę mniej, krócej gotuję kaszę. Żona, żeby tak jednak czuć, że coś gryziesz, ale mogła też leżeć. I ona mogła się tam, że tak powiem, dojść. Ale spoko, też nie jest mi do zjedzenia, żeby była jasność. Ona... A, przepraszam, znowu off topic taki z naszego życia prywatnego. Ja kiedyś się zatrułam kaszą, pamiętasz? No, gryczaną. No i ja bardzo długo nie jadłam kaszy. Bardzo długo nie jadłam kaszy, chyba z 3 lata miałam uraz. Ale nie, bardzo dobra. Teraz spróbuję mięsa. Bo to o to mięso chodzi tak naprawdę. To jest zdanie, które na 100% nie będzie smakować Michałowi. To jest idealny sos własny. Mięso wieprzowe. Rozpływające się w ustach, ale także czujecie też struktury, czyli ono się nie rozleciało, ale czujecie, musicie je sobie przegryźć. Pyszne, bardzo, bardzo smaczne. Próbuję jeszcze tą surówkę. Ja ją specjalnie wzięłam, bo to jest bardzo ciekawa wariacja na temat surówki, bo tutaj mamy por z kukurydzą. Oj, ale ta kukurydzka to nie powinna tu być raczej. No niestety czasami w puszkach tak jest, że się zdarza, więc ją po prostu sobie tutaj odłożę. I ona jest chyba po prostu w śmietanie i widzimy tutaj też koperek. Uwielbiam wszystko, co jest z porem. W ogóle cebula, por, wiecie, ja jestem team, taka polska dziewczyna. Lepsza od marchewki? O niebo lepsza, chociaż por jest ostry w smaku. Jest taki gorzki wręcz, oszukam tego słowa, wręcz gorzki. Mi smakuje bardzo fajnie, chociaż mogłoby być troszeczkę bardziej, gdyby było tutaj dodane odrobinka cukru, to byłoby super. A trochę mi tego brakuje, tego przełamania, bo ja czuję tylko gorycz z solą. O, w ten sposób. A chociaż może kukurydza złamie ten smak? Czekajcie. 3 na 10. Sałatka. A to? Dychamy, dycham. Dycha? Bardzo dobrze. Naprawdę, okay. Bardzo mi smakuje. Mi opróbuję. Ja próbuję. No to takie typowe danie Klaudii, powiedzą, nie? Czy to, bo ty lubisz, nie? Te wszystkie gularze, gulasz i tak dalej, nie? No nie, na minie nie. Kasza jest dobra, bardzo smaczna, mi bardzo smakuje, ale to mięso z tym sosem, dla mnie jest ono takie troszkę za twarde. No sos jest taki typowo właśnie mięsny. O Jezu. Już się męczę, nie? Już podczas gryzienia się zmęczyłem. Wieprzowina jest smaczna, mięso jest smaczne, sos jest smaczny. Smaczna jest ta kasza, ale to są po prostu moje preferencje smakowe, że mi to nie smakuje. Bo ja nie przypadam za takimi daniami. Tak, no spróbujemy tej surówki. Widzę, że ona już będzie mniej sucha od tamtej, na 100%. Super. Totalnie mój klimat. Dużo sosu, taka lekko gruszkawa, ta kukurydza słodka, super. Petarda. To jest bardzo, bardzo dobra. Dużo lepsze od tego. Więc jeśli będziecie mieli do wyboru te dwie, to weźcie tam koniecznie. Dobra, to słuchajcie. Myjemy drugie dania i przechodzimy do deseru. Moi drodzy, mam dwa przemyślenia. Pierwsze to to, że trochę już stały, więc tak śmiesznie wyglądają teraz. Ta śmietanka się troszeczkę tak z wierzchu stwardniała śmiesznie, ale to nie jest, że prawdopodobnie nie dobre. A drugie, że się śmieszne talerze i te talerze kojarzą mi się z takimi filmami z lat 80. No tak, fajnie, no bo szkoła, nie? Właśnie, klasyczek. No. Kurczę, no fajnie. Dobra, próbuję. No to na pewno zjemy ze smakiem. Bardzo dobre. Identyczne, naprawdę nie skłamię. Jeśli powiem, że identyczne były w Barze Mlecznym Słonecznym, a w Barze Mlecznym Słonecznym naleśniki właśnie były najlepsze z całej naszej wizyty w tym lokalu, więc bardzo, bardzo smaczne. Bardzo dużo twarogu. Super jest ta śmietanka. My w ogóle, też taka ciekawa historia, jak zamawialiśmy te naleśniki, to pan powiedział, a słuchajcie, może chcecie z tym sosem czekoladowym, bo ja bym chciał bez, skoro jeszcze nie zamówiliśmy. Powiedzieliśmy, że nie ma problemu, możemy wziąć z tym sosem czekoladowym. Rozumiem, o co panu chodziło, bo myślę, że tylko z tą śmietaną byłyby o wiele smaczniejsze, ponieważ ten sos czekoladowy to jest taka, wiecie jaka czekolada. To właśnie ona może nawet troszeczkę psuć, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Słuchajcie, to jest taki sprężysty ten naleśnik. Jak przestaje pitolić, bo Michał też na pewno chce spróbować, także Michał. Nie ukrywam, że poza kadrem już sobie wziąłem tutaj dziaba tych naleśników. Bardzo dobre. Faktycznie ten sos czekoladowy jest tutaj chyba niepotrzebny. Ten pan miał rację, jak się z nami wymienił tymi naleśnikami, tak. Żebyśmy wzięli z czekoladą, a on bez. No, ale jest smaczne. Dobra, ale mi bardziej smakowały te w Barze Mlecznym Słonecznym w Gdyni, dlatego że one były posypane cukrem. I one były dużo słodsze od tych. A tobie bardziej to smakują? Tak, wiesz co, nabiąc są... Porównywalne, porównywalne są. No ale faktycznie, ta czekolada jest zbędna, ale tak samo dobre. Na pewno trzeba zamówić naleśniki po prostu
jak się przychodzi do baru mlecznego, to naleśniki z twarogiem muszą być zamówione. No dobra, teraz dam pytanie. No. Leniwe czy naleśniki? A, to nie wiem. A oba dania dobre. No ale to sobie podsumujemy i powiem wam, ile zapłaciliśmy za całość. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już po. Za wszystko zapłaciliśmy 66 zł i wam serdecznie polecamy to miejsce. Jeśli będziecie w Słupsku, to koniecznie spróbujcie pierogów leniwych oraz naleśników, bo są naleśniki przepyszne. Naleśniki z serem top. Bardzo, bardzo smaczne, bardzo fajne miejsce. I co? I tak naprawdę dania, które żeśmy wybrali, sugerowaliśmy się opiniami w kolejce. Dużo osób nam pomogło, jakie dania powinniśmy wybrać i takie też wybraliśmy. Tak. I bardzo fajnie. I była przeurocza starsza pani, która nam chciała ze wszystkim pomóc i dostaliśmy od niej kasztana na szczęście. Bardzo nie wiem, pewnie nie ogląda, ale było nam bardzo miło, bardzo urocza starsza pani. Bardzo miło, bardzo urocza starsza pani, tak jak mi opowiedział. Koniecznie nam napiszcie, co wy byście zjedli. My sobie wzięliśmy oczywiście na wynos do filmu. Tak, do filmu na wynos, bo dzisiaj, ale cicho tam, ale mewy. Ona krzyczała, żebyście subskrybowali. Subskrybuj kanał. No i tyle, słuchajcie. Napiszcie nam koniecznie w komentarzu, co zjedliście do odcinka i jaki bary mleczne mamy jeszcze odwiedzić. Tak, także pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcję, żeby nie ominął was kolejny odcinek. Powiadomienie z dzwoneczkiem. No i widzimy się. Środa 17, niedziela 10. Do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć.